Witajcie moi drodzy w poradniku rowerzysty. Wracam, mam nadzieję, że tym razem na dobre i będę wydawał odcinki bardziej regularnie. A i w samej serii szykuje się trochę zmian. Pierwsza, jak już pewnie zauważyliście, to nie jest to już poradnik wrocławskiego rowerzysty, a po prostu poradnik rowerzysty. Dlaczego? Tymczasowo, a możliwe, że na dobre zrezygnowałem z robienia poradników odnośnie konkretnych miejsc we Wrocławiu, ponieważ ostatnio infrastruktura rowerowa wyrasta jak grzyby po deszczu i te poradniki się bardzo szybko deaktualizują. A druga sprawa jest taka, że przyda się chyba trochę porad ogólnych. Same odcinki też będą krótsze i bardziej treściwe. Inspiracją do dzisiejszego odcinka będzie program Jedź Bezpiecznie, skierowany do kierowców, nadawany na Telewizji Polskiej, dostępny też na YouTubie, gdzie pan Marek Dworak w większości odcinków chyba powtarza takie hasło: współpraca na drodze, partnerstwo na drodze. I ma rację, bo na drodze nie toczy się żadna wojna, z tym, że odnośnie tego partnerstwa program skierowany do kierowców już jest, natomiast w przypadku rowerzystów to pełno jest, zarówno filmików, jacy to rowerzyści są źli i źle się zachowują na drodze, jacy to kierowcy są źli wobec rowerzystów i ogólnie nakręcanie wojny, a dzisiaj ja pokażę wam właśnie przykłady takich zachowań, żeby można było współpracować też z kierowcami. Przykład numer 1. Dojeżdżamy do skrzyżowania, gdzie pali się czerwone światło, no i na tym czerwonym świetle stoi krótsza lub dłuższa kolejka kierowców w samochodach i czekają na zielone światło. I zazwyczaj odruchem jest ominąć tą kolejkę i ustawić się na samym początku, zwłaszcza że w wielu miejscach są śluzy rowerowe specjalnie pod. Ja tutaj zmieniam pas na lewy, ponieważ za skrzyżowaniem będę skręcał w lewo i widzę, że na tym lewym pasie stoi jeden, jedyny samochód. I teraz tak. Miejsce mam, mógłbym go ominąć i ustawić się przed nim, zwłaszcza że tam mam jeszcze śluzę rowerową, tylko zastanówmy się, co mi to da. Ja na tym praktycznie nic nie zyskam, bo stojąc te 5 metrów dalej od skrzyżowania i tak zdążę na tym swoim zielonym świetle. A o ile gościu za kierownicą nie śpi, to raczej nie ma opcji, że ruszył wolniej ode mnie. Jakbym się ustawił przed nim, to bym go tylko niepotrzebnie blokował. A jeżeli okazałoby się, że to jest jakiś kierowca o słabszych nerwach, to by od razu tutaj już kombinował, jak mnie tu wyprzedzić. O, tak jak ten, który przyjechał na skrzyżowanie za mną. No jest to w 100% oczywiście jego przewinienie, ale po co prowokować, jeżeli nie odnoszę na tym praktycznie żadnej korzyści. No i przykład numer 2. Znowu przyjeżdżam na czerwone światło na skrzyżowanie i tym razem chcę jechać prosto, ale za chwilę tutaj się zapali zielona strzałka do warunkowego skrętu w prawo. Rzut okiem w lusterko i widzę, że gościu za mną ma włączony prawy kierunkowskaz. No to co to za problem? Usunąć mu się z drogi, żeby mógł sobie z tej strzałki skorzystać. Jak widać, skorzystał jeszcze jeden. Nie widać tego na kamerze, ale obaj kiwnęli głową i pomachali, że dziękują. No i nie kosztowało mnie to praktycznie nic, no poza ruszeniem się tam pół metra w bok, a ułatwiłem życie dwóm osobom. I na tym właśnie polega partnerstwo na drodze. Pomimo, że szczegółowe porady odnośnie konkretnych miejsc we Wrocławiu są, jak powiedziałem, zawieszone, i tak jestem ciekaw waszych opinii, ponieważ mam kilka pomysłów na następne odcinki. Jednym z nich jest prawidłowe korzystanie z pasów rowerowych, kontrapasów rowerowych, rozróżnianie dróg rowerowych na jednokierunkowe i dwukierunkowe, ponieważ obserwuję dosłownie plagę jeżdżenia pod prąd na kontrapasach rowerowych. Inny pomysł to jest, jak wykonywać tak zwany skręt w lewo na 2, bardzo pomocny przy skręcaniu w lewo na bardzo ruchliwych ulicach, a także chodzi mi po głowie takie wrzucenie kamyczka do własnego ogródka tak naprawdę, czyli najczęściej coś w stylu, nie wiem, 10 błędów najczęściej popełnianych przez miejskich rowerzystów. Chodzi mi też po głowie coś w stylu jakiegoś Q&A, w którym odpowiadałbym na wasze pytania, ale na to chyba trzeba jeszcze poczekać, aż seria będzie bardziej popularna i tych komentarzy pojawi się więcej i pytań pojawi się więcej w komentarzach, ale w razie czego zachęcam już do zadawania pytań. Do następnego razu.